Cześć wszystkim, z tej strony Poziomka, a to kolejny odcinek z gry Epic Mickey 2 Siła 2. Chcę powiedzieć, że teraz oddzielnie nagrywam głos, przez jakiś czas tak będzie, ale już od pewnego momentu tak nie będzie. Nawiążę do poprzedniego odcinka, jak mówiłam o tej długości, to już jest nieaktualne, z racji tego, iż znowu myślałam, że mogę mieć jakiś kłopot, lecz jednak... tego kłopotu nie ma, lecz chcę powiedzieć, że i tak odcinki będę robiła tak, jak mi pasuje, ponieważ jest mi tak łatwiej. Chcę podziękować także mojemu jednemu widzowi, który mi pomógł rozwiązać ten niby problem. Naprawdę dziękuję Ci bardzo. Teraz musimy wysadzić fajerwerki, które nam otworzą przejście przez tunel i będziemy mogli pojechać na ulicę Niecną. Oswald, czyń honory. Ty nie uważ, ja wiem, animkiem byłem chciwym, złym, lecz twierdzić dzisiaj śmiem, że tamten czas już minął i już nie ma we mnie zła. Zmieniłem się i chętnie ci pomogę, jak się da! Zło wciąż się czai, uprzedźmy więc ten cios! Inwazja Breksołazów, straszna wizja, co za los! Agresja, trzęsienie, milionin plak! Walczmy o pustkowie, o nasz świat! Hej, doktorku, wszystko gra? Doktorku, czy wszystko gra? Breksołazami, nie traćmy ani dnia! Pomóżmy innym z nich, więc jak raz! Jak raz! Tak mu nie ufam! Sądzę, że na początku powinniśmy zająć się ponownym uruchomieniem projektorów. O ile wiem, Pucek jest na ulicy Niecnej Górnej. On wie, co robić. Idźcie przodem! Ja tu zaczekam, aż projektor w Oswaldowie zacznie działać. Tylko ostrożnie! Ja po prostu wiem, że szalony doktorek coś knuje. O, powodzenia, króliczku! Oswald, naprawdę wierzysz, że szalony doktorek się zmienił? Mam taką nadzieję, Miki. Wielką nadzieję. Ojej, gaz! To... ulica Niecna jest taka... nędzna. No, od czasu głównego trzęsienia zrobiło się jeszcze gorzej. Kolejne wstrząsy podniosły poziom rozcieńczalnika, a budynki sypią się coraz bardziej. Gremlin Pucek ma nadzorować odbudowę na ulicy Niecnej Górnej, a można się tam dostać tylko przez podziemia. No to jesteśmy teraz na ulicy Niecnej. Wróciłam, jeszcze nadal nagrywam osobno głos, więc żeby was móc czymś zagadać, może powiem to, co nas przed chwilą spotkało. Po raz kolejny świetny, ale to świetny występ naszego ukochanego doktorka. Po prostu wielkie brawa. Coś niesamowitego, jak można mieć taki ogromny talent i tak móc zaśpiewać. Naprawdę pokłony wielkie. Tutaj widzę, że niczego nie ma, co mnie troszkę dziwi. Dobra, trudno. Mimo iż zniszczone to miasto, to bardzo przyjemne. To nie wiem co to, projektor filmów.
Wszystkie projektory przestały działać po trzęsieniu, ale Gremlin Pucek dokłada starań, żeby wszystkie znowu były w świetnym stanie. Dobrze. Pomalujemy wszystko, żeby im ładnie zrobić to miasto. Czy tam ulicę. Taki dziedziniec niech to będzie. Mamy tutaj mieszkańców, z którymi możemy rozmawiać. Stary, jestem twoim największym fanem. No, twoim i Oswalda. Jesteście fantastyczni. Po drugiej stronie dworca mam klomb kwiatów, który chciałbym obsadzić na podobieństwo któregoś z was. Legenda głosi, że po świecie walają się różne rzeczy wyglądające jak ty i Oswald. Są poukrywane po całym pustkowiu. To mogą być formacje skalne, kreskówki na ścianach, co tylko chcecie. I kształtem przypominają albo ciebie, albo Oswalda. Posłuchaj, plan jest taki. Będziesz robił zdjęcia ukrytych bohaterów, a potem przyniesiesz mi je. Bohater Miki albo Oswald, którego wizerunek będzie się przewijał najczęściej, zostanie uwieczniony w moim klombie. Pasuje? Masz aparat, prawda? O, nie masz? To musisz coś z tym zrobić. A, już wiem. Porozmawiaj z Adelą w sklepie fotograficznym. Jest po drugiej stronie ulicy Niecnej, za szczeliną powstałą wskutek trzęsienia. Misja odkryta. Szukanie ukrytych bohaterów. To aparat musimy skołować u jakiejś Adeli. Tylko wampirze tu posprzątamy, nie będziemy takimi hamami. Oswald, ty nic z tym nie zrobisz, masz pilota. Tu mam coś stworzyć? A dobra, jak słodko się złapał łapką. Ta winda jedzie do obserwatorium, w którym trwają niestrudzone poszukiwania związku pomiędzy światem Aninków i pustkowiem. Aha. Aha, to zaraz, ja chyba wiem, co musimy zrobić. Musimy tam wskoczyć i tam będzie można przycisnąć spację przy wejściu. Tak. Idziemy. Poznajemy miasto chyba. No jak chcę wejść? Albo dobra, zostawiamy to, bo to może jest coś tego typu, takie miejsce, do którego możemy zawsze wrócić. Możliwe, ale pewna nie jestem. Dobra, ostatnia próba. Winda zjedzie na dół i my to robimy. No, no. Nie mogę tam wejść. Dobra, mniejsza o to. Idziemy dalej. Wszystko jasne. Czy to jest Adela? Hortensia. Ale fajnie się porusza. W ogóle Hortensia to jest dziewczyną Oswalda. Tak się kapłam na ostatniej scence. Cześć, Miki. Witam z powrotem w Muzeum Pustkowia. Większość moich eksponatów zniszczyło trzęsienie ziemi, więc potrzebuję nowych. Tyle, że nie mogę zostawić kramu bez opieki. Gdybyś coś znalazł, nawet coś z pozoru niewartego uwagi, to z przyjemnością to od ciebie odkupię. Misja odkryta, co animek straci, tym się wzbogaci. W ogóle, co ja mówię, dawno już wiedziałam od pierwszej części, że ona jest tym królikiem, ale teraz jeszcze bardziej, można powiedzieć, to... Słowa mi brakuje, dobra, trudno. Wiedziałam wcześniej, więc nie wiem, co ja gadam. W ogóle, co chcę powiedzieć, ona jest kotkiem, więc się liże. On jest królikiem, to chyba wyciąga łapkę szczęścia, a Miki jak na razie nic dziwnego nie robi, więc dobra. O! Jacie. Galeria bohaterów? Cześć, Miki. Oswald. Jestem duchem pustkowia. 12 dusz, określających mnie cech, dawno temu zostało mi wydartych i zaklętych w sen. Śpiące dusze są związane z rzadkimi przypinkami ukrytymi w różnych zakątkach pustkowia. Jeśli je znajdziecie, obudzicie duchy. Dwie dusze, tradycja i indywidualizm, są bliskie przebudzenia. Każdej brakuje tylko po dwie przypinki. Bądźcie czujni. Od waszych wyborów będzie zależało, które przypinki zdobędziecie i które dusze zbudzicie.
Duch pustkowia. Indywidualizm pomaga nam się odnaleźć w morzu mnogości. Ale co ja mam konkretnie duch zrobić? Przygody daje nam odwagę na zrobienie kroku w nieznane. Pit. Dusza pionierstwa tętni we wczesnych próbach oswojenia pustkowia i zasiania na nim nowego życia. Gaz. Tradycja to fundament, na którym stawiamy dalsze losy. Bez niej wiele tracimy, choć możemy sobie nie zdawać z tego sprawy. Dobra, nie będę tego czytała, bo nawet nie wiem co, jakby się po raz kolejny nie skupiłam, to co on do mnie mówi. Nie wiem, o co konkretnie chodzi. Mamy tutaj galerię postaci, tyle wiem. A co ma doktorek? Dusza innowacji jest ucieleśnieniem naszej potrzeby kreatywnego spełnienia i tworzenia czegoś nowego. Aha. To doktorek. Ona coś tam chciała o jakichś tam rzeczach potrzebnych. Wychodzimy. Oj, dzisiejszy odcinek to chyba będzie taki zapoznawczy. A to wychodzi. Boję się skoczyć do wody. Zginę. Mamy coś się dowiedzieć o projektorach. Ktoś spadnie do wody przez nas. Trudno. Przepraszam. Co dalej? Tu mnie ktoś wpuści? Wątpię, ale... Nikt? Tutaj... Kremlin Pucek nakazał zbudowanie wieży ciśnień, żeby ułatwić utrzymanie kreskówek w mieście. To tutaj gdzieś mam iść? Do Pucka? Jak mu tam Gremlin Pucek? To pewnie gdzieś tutaj, zaraz. Ja muszę wszystko porządnie zobaczyć. Materiał, materiał. Chodź, chodź. To kawałek materiału. Zatrzymajmy go. Może się przydać. A to ja chyba już podejrzewam, gdzie mamy iść. Zaraz, zaraz, zaraz. Aha, i właśnie, coś wam powiem. Ja już wiem, dlaczego jeszcze tak konkretnie chciałam zrobić krótsze odcinki. Bo patrząc sobie na amerykańskie Zagrajmy, ktoś miał około 50 odcinków z tej gry. O! To spoko, spoko. Ale ja chcę jeszcze iść do tej wieży astronomicznej. 50 odcinków i właśnie Zef robił po 10 minut. A właśnie wolę już mieć to 50 odcinków niż około... 25 z 30 minutami. Jak może mi się też trudniej trochę wrzucić. Ale mniejsza o to. Dobra, dobra, ja już to umiem, ja już to umiem. Czekamy. Tak, baw się pilotem, baw. My idziemy na górę. Jesteśmy. To też jest to jest coś podobnego do gasa. Witaj, przyjacielu! Jestem Gremlin Kopernik, a to moje obserwatorium. Odkąd przybyłem do pustkowia, fascynuje mnie związek pomiędzy nami i światem animków. I kolekcjonuję pewne rzadko spotykane przedmioty, które ani nie są kreskówkowe, ani też bezczynne. To fascynujące! Ja cię... Jak ci tam? Kopernik, ale jakie imię? Odkąd Gremlin. I kolekcjonuję pewne rzadko spotykane przedmioty, które ani nie są kreskówkowe, ani też bezczynne. To fascynujące. Gremlin, Kopernik. Nie no, serio. Coś, co mnie... Ach! Nie, że dobiło, tylko po prostu jeszcze bardziej zachęciło do tej gry. Po prostu coś niesamowitego. Gremlin, Kopernik. Idziemy do podziemi. Wejdziemy do podziemi? No. Tak. Ui. Latamy. Mamy pilot. Jaka magia. To jest wyjście. Nie. Ja nie wychodzę. Idziemy dalej. Pluje rozcieńczalnikiem, to jeszcze złapie cię, jeśli podejdziesz za blisko. Pilotem go! Pilotem go! Ty się nią zajmij, ja się tutaj
Trochę popatrzę na teren. Ajajajaj. Nie, nie, puść mnie. Puść mnie. Dobra. Musiałam sprawdzić, czy coś mi się stało. Znowu serduszka wróciły. Okej, ja tutaj jakby mi się Oswald steleportował, albo go po prostu nie widziałam. Bierzemy się za ważkę. Ale ona chyba ma tak mnie wziąć, a ja mam po prostu... Może przelecieć na drugą stronę. Miki, jeśli podskoczysz i złapiesz go za stopy, wtedy obaj przelecicie. Może moglibyście przelecieć na drugą stronę razem. Gdzie ona? Ale ja zawsze... Mi trudno jest to zrobić. O, dobra. Ale gdzie konkretniej? Uiu, uiu. Zginiemy marnie. O, jednak nie, nie zginiemy marnie. Lecimy. Popatrz tam! To uwięziony gremlin! Podejdźmy i dowiedzmy się, co możemy dla niego zrobić. Powinniśmy też wypatrywać innych w trakcie naszych podróży. Operacja zrzut gremlina. Dobra. Okej. Ej, no to co ja mam? Jajć, jajć. Dobra, ja robię swoje. Obadajmy wszystko. Ja pozbieram oczywiście. Balon, balon, balon. Tu mamy... Gremlina nam zamknęli. Dobra, to taki jest... Właśnie taki kolorek. To już jest, to jest gaz. A ty? Aha, wiem, wiem ktoś ty, wiem. No maluję. Nie. Jak ja tego nie znoszę. No jeszcze raz. Co, to nic nie da? Ej, ty... O co chodzi, że o coś Miki, ale... Ja mam uderzyć go? Aha. Oj, wow. Dobra, ja ci dziękuję, ale... Ja ci, jak ja nigdy nie umiałam czegoś takiego zrobić. Ktoś mi czuje, że kiepsko tutaj będzie. Ej, myślałam, że może tak zatonąć. A szkoda, szkoda. Co mam z tobą zrobić? Ajdź. Fajny ma ten helikopter z uszów. Ach, dziękuję za ratunek. Aha, no dobra. Zastanawiałem się, w jaki sposób te klatki uniemożliwiają nam teleportację, aż tu nagle ziemia się zatrzęsła. No i wpadłem i utknąłem. W każdym razie, witam w podziemiach ulicy Niecnej. Kiedy Niecna pękła na dwie części, po raz pierwszy od wielu lat mieliśmy okazję zaczerpnąć świeżego powietrza. W końcu każdy gremlin ma swój dzień. Gdybyś chciał się dostać na drugą stronę uskoku, mógłbym napompować balon. Pierwszy raz masz gratis, bo mnie uwolniłeś. Następne będą płatne. Paliwo jest w cenie od czasu trzęsienia. No i proszę, balony napompowane, gdyby były potrzebne. Mamy gratis. Dobra. Poleciały sobie. To się weźmiemy jeszcze do tego potwora. Sorry, Oswald. Weźmiemy wszystko. O, to on też zbiera. No, pisze, że mam na niego skoczyć. No, to się cieszę, ale... Mam go malować, mam go bić. O, jak ja tego nie znoszę. Mam uderzyć o zło. Mi się klawisze mylą. Nie wiem, co ja konkretnie mam robić.
Mam go... On... A, mam iść na górę? Czekaj. Tam jest kufer. Ale jak tam wejść? O co konkretnie chodzi? Ja się pytam. No jakby mu już nic nie jest, jakby on jest już dobry, tak mi się wydaje. Nie no, dobra, idziemy do gasa, bo nie wiem. Pisze mi tutaj coś jedynie. A czekajcie chwilę, ja mam taki, ja mam taką... A dobra, nie mam. Nie, nie o to mi chodzi. Sorka. Jeszcze raz. I nie mogę tego... Jak to działa? Nie, dobra, idziemy dalej. Możliwe, że już nie muszę nic tutaj robić. Bo jeszcze mam taką presję czasu, więc... A nie. Dobra, idziemy na Niecną. Tak. Nasza czwórka bohaterów na pięknym zdjęciu. Miki, dobrze cię znowu widzieć. Chwileczkę. Nie byłoby cię tu, gdyby pustkowie nie było w niebezpieczeństwie. Właściwie to przyszliśmy naprawić projektory. Wiesz, co się z nimi stało? Cii, zbliż się. Mogłoby się zdawać, że uszkodziło je trzęsienie, tak? Ale główna podstacja projektorów w tęczowych jaskiniach przestała działać przed trzęsieniem. Chwila. Dziwna sprawa, prawda? Nie wiem czemu. Podstacja jest w tęczowych jaskiniach, jednej z pierwszych atrakcji zbudowanych w Pustkowiu. Ui, można tam dotrzeć korytarzami technicznymi Dala. Nazywamy je KTD. Jeśli pójdziemy nimi do Oswaldowa i zapytamy Prescotta, on będzie wiedział, jak poważna jest sytuacja i jak dotrzeć do jaskiń. Cóż, jeśli postanowiłeś porozmawiać z tym Prescottem, możesz wejść do KTD na ulicy Niecnej, przez plac budowy po prawej stronie ulicy. Ale przejście zostało zamknięte z powodu trzęsienia. Oczywiście jest jeszcze inna droga, przez wiatrak, ale trzeba go naprawić. Będę przy posągu, jeśli zechcesz pomóc. Adieu! Okej, ale pomyślę, że na ten czas zakończymy ten odcinek. Nie wiem, ile on tak trwał, ale myślę, że na pewno więcej niż 10 minut. Postaram się jeszcze, tak, wrócę tam i wezmę to, co trzeba, ponieważ nie chcę wam wszystkich zanudzać, a potem pobiegniemy dalej, na koniec świata i jeszcze dalej, tak. Bo widzę, że to nas prowadzi dosyć wysoko. Pięknie zakończymy z Oswaldem, Oswald, okej. Do usłyszenia, no i pa, pa.